tvpodkarpacie.pl. Nasi czytelnicy po raz kolejny interweniują. Tym razem sprawa dotyczy rozpoczęcia budowy chodnika w Grabownicy Starzeńskiej. Kilka dni po wypadku ze skutkiem śmiertelnym osoby na wózku inwalidzkim w okolicy miejsca zdarzenia ruszyły pierwsze roboty. Akurat tak się stało, że w tygodniu, w którym ten wypadek miał miejsce, został przekazany plac budowy, a w następnym tygodniu rozpoczęta została realizacja budowy. A czy wcześniej nie można było przeprowadzić tej inwestycji? Czy to nie jest odcinek, można tak powiedzieć, niebezpieczny? Jest to droga wojewódzka 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica. I decyzja nie należała i nie należy wyłącznie do gminy Brzozów, ale uzależniona jest w głównej mierze od zarządu wojewódzkiego, dlatego że, jak wspomniałem, jest to droga wojewódzka i gmina Brzozów partycypuje tylko w kosztach budowy. Natomiast w poprzedniej kadencji i jeszcze we wcześniejszej radni z Grabownicy zabiegali o budowę, były zbierane podpisy, no i gmina również zabiegała i dobrze, że dobrze tak się stało, że w bieżącym roku ten temat oczywiście w części, bo jest to realizacja około 450 metrów tego chodnika, a całkowita długość jest 870. Realizacja budowy 450 metrów chodnika to koszt blisko 300 tysięcy złotych, z czego 135 tysięcy złotych stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Brzozów. Budowa chodnika w Grabownicy Starzeńskiej ma początek w roku 2010, w którym to roku gmina Brzozów opracowała dokumentację techniczną i od tego czasu trwały zabiegi, aby ten chodnik realizować. W chwili obecnej, czy w bieżącym roku, w miesiącu lutym, została podjęta uchwała Rady Miejskiej o dofinansowaniu tejże budowy. Projekt inwestycji obejmuje budowę 870 metrów chodnika w Grabownicy Starzeńskiej. Będzie składany wniosek do Zarządu Wojewódzkiego, aby w przyszłorocznym budżecie również Zarząd Województwa przy dofinansowaniu gminy Brzozów ujął dokończenie tego chodnika do realizacji. tvpodkarpacie.pl